pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w nowym filmie i dzisiaj, jak widzicie w tytule, przychodzę z Waszym absolutnie ulubionym formatem, czyli z zakupami. Ale powiem od razu, że to nie są zakupy takie, jak były we wrześniu, to nie są zakupy początku sezonu, tu nie będzie aż tyle rzeczy, co ostatnio i co zawsze jest właśnie gdzieś tam na przełomie tych sezonów, kiedy trochę garderobę zmieniam i mam największą ochotę na nowości. Dzisiaj po prostu moją szafę jesienno-zimową uzupełniłam sobie o kilka rzeczy. Będzie sporo wełniaków, no bo wiadomo, taka pora, różnych dodatków, też torebki, bo mam specyficzne potrzeby, o których opowiem. Będzie też trochę kosmetyków, bo zanim Radka kosmetycznie, to pewnie w przyszłym roku dopiero się doczekamy. Także będą różne fajne smaczki. Zapraszam Was do oglądania. Kawka w dłoń i zaczynamy. No i zacznę od ubrań, wełniaków, potem będą kosmetyki, a potem dodatki. Pamiętajcie, że pod każdym filmem macie spis treści, w razie w możecie się do swojej ulubionej części przenieść. No i jeszcze Wam powiem, że teraz mamy filmowy weekend, bo dzisiaj są zakupy, a jutro będzie ostatni już odcinek Babek za kierownicą. Także też Was już na jutrzejszy odcinek serdecznie zapraszam. No i zaczniemy te zakupy od tego, co mam na sobie, dlatego że zaraz będziecie pytać, a jak ja dostałam ten sweterek, on do mnie przyszedł. To po prostu aż z radości podskoczyłam, jak go przymierzyłam. To jest polska marka Fobia, o której już się przyglądałam od jakiegoś czasu. Oni mają fantastyczny wybór, tworzą dzierganych właśnie rzeczy, tworzą dziergane rzeczy, swetry, dodatki, swetrowe różnego rodzaju, kardigany, krótkie, długie, w różnych kolorach, no po prostu mnóstwo, mnóstwo dzianinowych rzeczy. O, polska marka specjalizująca się w dzianinach. No jak ja zobaczyłam niedawno ten sweter, o, to jest w ogóle one size, on jest taki nietoperkowy, można go sobie tutaj ściągnąć mocniej lub lżej, ma taki nietoperkowy rękaw i jak ja go zobaczyłam, te konie, to ja mówię, no nie, to jest coś idealnego. Większość w składzie oczywiście ten sweter ma wełnę, jest bardzo przyjemny, miękki. No i jest świetny właśnie na teraz, będzie też świetny na święta w Zakopanem, które planujemy. Notabene nie jedną rzecz to Wam dzisiaj w takim klimacie pokażę. Właśnie dzisiejsze zakupy będą takim plasterkiem na serduszko dla tych, które pamiętają starą Radzkę. Bo jakoś tak ostatnio znowu mam ochotę na czerwienie, czerwone usta, na takie folkowe bardziej rzeczy. No coś widzicie. Wracam może do swoich korzeni. W każdym razie ten sweter jest fantastyczny. On jest jeszcze w jednej wersji kolorystycznej. No ja wzięłam tę, dlatego że ta wiśnia mi się właśnie podoba. Wiecie, że lubię czerwień. No i ten one size jest taki spory, więc on może być i dla drobniejszych z Was, i dla większych z Was. Także super. Druga rzecz z Fobii to jest z kolei taki bardzo cieniutki sweter, dlatego że ja mam różne swetery, ale nie mam czegoś takiego bardzo cienkiego, mgiełkowego, a on ma tutaj w składzie większość, to jest alpaka, także on jest bardzo przyjemny, bardzo miękki i jest właśnie taką mgiełeczką, dlatego że czasem potrzebujemy też takiego swetra, który wiecie, jest, ma też w ogóle fajny kremowy kolor i w ogóle fason taki trochę bluzki, to jest też fajne, ale właśnie czasami wiecie, nie chcemy grubych swetrów, tylko takie coś bardziej cienkiego, także to i jeszcze z Fobii Wam pokażę bardzo dwa fajne małe dodatki, które mi się spodobały, czyli też oczywiście wełniane mitenki po pierwsze. Ja sobie je wzięłam w jasnym kolorze. O, proszę bardzo, idealne będą mi gdzieś tam do nagrywania na zewnątrz, ale też do trzymania telefonu. I coś, co mi się tak spodobało. Nie wiem jeszcze do końca, jak ja w tym będę wyglądać. Ale mają poza oczywiście dużym wyborem czapek, jakichś beretów, bucket hatsów wełnianych. Mają też takie w ogóle śmieszne, zobaczcie, to jest taka jakby chusteczka wełniana. Ja to widzę do mojego futrzaka po prostu, do jakiegoś teddy beara. Tu się odwracam, bo mam lustro. Ja sobie to zawiążę i to będzie po prostu taki fajny, retro, trochę folkowy klimat. Ja to widzę. Może teraz wyglądam w tym głupio, ale generalnie potem w stylówkach na Insta zobaczycie. Bardzo fajna rzecz, też w kilku kolorach to występuje. Niedawno również, poza tymi swetrami, kupiłam sobie bardzo fajny kardigan, bo stwierdziłam, że mi brakuje kardiganu. Wszelkie swetry, które mam, mam w takim fasonie, który najbardziej lubię, czyli z półgolfem, luźnawe, fajne, ale właśnie z takim półgolfem, nieprzyduszające. A stwierdziłam, że kurczę, przydałoby
mi się takie coś lekkiego, miękkiego, żeby tylko sobie zarzucić. No i kupiłam sobie kardigan marki American Vintage. Ja go kupiłam w sklepie Kiosk na Mokotowskiej, tam na Koszykowej w Warszawie, ale oni też mają opcję online. Natomiast nie wiem, czy gdzieś American Vintage jest w Polsce dostępne. Może w jakichś multibrandach, bo wydaje mi się, że sam sklep jako taki dostępny nie jest, ale może jest na Zalando, kto wie. Napiszcie, jak wiecie. No generalnie ja tę markę lubię. Nie mam zbyt wielu rzeczy, właściwie chyba nic od nich nie mam, ale zawsze mi się podobała estetyka tej marki, dlatego że oni mają bardzo dobrej jakości rzeczy, no w takim trochę stylu właśnie vintage, American Vintage. Chodzi o to, że te rzeczy są takie trochę wyszurane. One na dzień dobry są troszkę podniszczone, ale to chodzi o taką estetykę. To jest coś w stylu Golden Goose, brudne trampki, a nie o to, że te rzeczy są zniszczone, bo one są bardzo porządne. W każdym razie kupiłam sobie taki wełniany kardigan, szary, luźny. Ja mam L-kę i ta L-ka jest dosyć spora. On jest bardzo fajny, zakładam go sobie, wiecie, na jakiś t-shirt, zarzucam. Jest też miękki, bo dla mnie ważne jest to, żeby swetry, które mam, były na tyle miękkie, żeby wchodziły mi spokojnie pod płaszcze i pod kurtki. Także fajna rzecz. On występuje, z tego co widziałam, w kilku kolorach. Już go miałam ostatnio właśnie na wyjeździe. Fajnie mi się sprawdził, może tutaj wrócę Wam w nim zdjęcie. No po prostu taki szary klasyczek, ale jest bardzo miękki i to jest super. Jest taki miękki i milusi, a nie wszystkie swetry wełniane takie są. Dobra. Teraz zostaniemy w klimacie wełniaków i tego, żeby nam było cieplej. No i właśnie mój hit z zeszłego roku, muszę Wam to pokazać, czyli majtki. Tak, ja wiem. To nie jest sexy temat, ale zapalenie pęcherza w ogóle nie jest sexy tematem, więc tym bardziej, więc chciałam Wam pokazać po prostu majtki z wełną merino, które ja bardzo lubię. To jest marka Brubeck, jak wiecie, oni mają asortyment takiej odzieży mocno sportowej, no i mają sporo rzeczy z merino. No i ja już od zeszłego roku uwielbiam te majty, pokazywałam je w podsumowaniu roku, one w ubiegłym roku mój pęcherz uratowały, więc w tym roku kupiłam sobie na dzień dobry u progu jesieni 5 nowych par i po prostu one mogą być i takie bardziej figowate, i bardziej spodenkowate, są też w różnych kolorach i szarości, granaty, gdzieś tam beże, one mają około 50% wełny, ta seria. I jeszcze jedną fajną rzecz, której nie mieli w zeszłym roku, z tego co pamiętam, ja mam je w ogóle w rozmiarze L, bo one wypadają, nawet M-ka byłaby dobra, bo L-ki są na mnie takie luźnawe, one wypadają dosyć duże, natomiast to jest fajne, to oni zrobili w ogóle wersję plus size tych majtek i mają je nawet do rozmiarów tam 2XL, 3XL i większych. I ja Wam zostawię linki, jak zwykle, bo do wszystkiego zawsze wrzucam linki, jak wiecie, na dole. Zostawię Wam do tych majteczek, do wersji podstawowej, ale zostawię Wam też właśnie do tej wersji plus size, bo to jest super. Wydaje mi się, że w zeszłym roku tego nie mieli, a te majtki, nawet jeżeli nie są 100% z wełny merino, to nadal są takie, że Was grzeją, a dzięki temu, że tam jest połowa składu merino, to możecie je w miarę normalnie prać. Nie musicie ich prać na praniu do wełny. Ja je po prostu piorę na takim praniu 20 minut w 30 stopniach z lekkim wirowaniem i one cały czas są ok, nic się nie kurczą. Ale to właśnie dlatego, że tej wełny merino jest po prostu w składzie 50%, a nie więcej. Dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o fantastyczne, grzejące dodatki, to mam trzy nowe. Pierwszy z nich to jest czapa. Czapa z Arketu w takim fajnym niebieskim kolorze. Ona w ogóle występuje w kilku kolorach z tego, co kojarzę. Ja sobie wzięłam niebieski, bo stwierdziłam, że takiego koloru nie mam, a fajnie będzie mi siedział z jednym z płaszczy, który Wam tu pokażę, i też na przykład z niebieskimi jeansami. No i jeszcze powiem Wam, że też tutaj jest większość wełny w składzie w tej czapie. Fajnie, jak wiecie, ja ostatnio Arket do swojej szafy wprowadzam, od kiedy mamy go stacjonarnie w Warszawie, i ta czapa jest super, ona też jest duża dla dużej głowy i to jest fajne. No i dwie rzeczy po prostu z robót ręcznych, czyli z jednej z moich ulubionych polskich marek, jeżeli chodzi właśnie o rzeczy dziergane, ale nie tylko, o koszyki, też nieraz pokazywałam właśnie Wam latem ich rzeczy, to właśnie mam dwie nowości, które świetnie mi się teraz podczas śmigania w Budapeszcie sprawdziły. Bo właśnie, byliśmy w Budapeszcie, jak Wam mówiłam, 2 tygodnie temu i to był fantastyczny wyjazd. W ogóle jeżeli się do Budapesztu wybieracie, to koniecznie wejdźcie do mnie na Insta, tu Wam wrzucę teraz screena. Ja nie dość, że zrobiłam fajną rolkę z najfajniejszymi miejscami, to jeszcze zrobiłam sporo relacji, które są u mnie wyróżnionych. Możecie sobie tam wejść i zobaczyć, gdzie chodzić, gdzie jest najfajniej, a miasto jest absolutnie fantastyczne. Ja jestem w Budapeszcie totalnie zakochana, bo w sumie leciałam bez oczekiwań, bo lecieliśmy tam na koncert muzyki filmowej Hansa Zimmera głównie, a przy okazji sobie na taki, wiecie, city break. Natomiast leciałam bez żadnych oczekiwań, a się absolutnie w Budapeszcie zakochałam. Także jak się wybieracie, a bardzo Wam polecam, to właśnie sobie przejrzyjcie koniecznie
te nasze relacje, ale właśnie świetnie mi się sprawdziły te dwie rzeczy. Po pierwsze, ten super fajny komin, to jest ich słynna balaklawa, cloudly wersja, czyli chmurkowa. Może tak, to może odłożę tu. I mamy tak, one dziewczyny mają, on jest taki bardzo leciutki, dlatego chmurka, natomiast można go sobie tutaj z przodu na troczki zebrać, jakbyście potrzebowały przy szyi bardziej się zapiąć. I on jest taki leciutki, on występuje chyba w kilkunastu kolorach u dziewczyn, ale jest bardzo, bardzo fajny. Super mi się to w ogóle sprawdziło. A druga rzecz to jest szal, który jest już trochę cięższy, bo to jest taka, wiecie, mocno dziergana wełna. Jest fantastyczny, wrzucę też Wam tutaj fotę w tym szalu, bo on jest dosyć duży i ma te mega zarąbiste frędzle. No po prostu te frędzle to jest obłęd. One robią taką robotę, on jest taki przez to, wiecie, bardziej rustykalny, bardziej folkowy, jest duży, ciepły, grzeje, no bo to jest wełna oczywiście. No i te frędzle, to jest tak, że wiecie, macie prosty płaszcz, prostą kurtkę, zakładacie takie szalicho i już jest absolutnie stylówka zrobiona. Ja jestem zauroczona tym szalem, świetnie mi się sprawdzał i na pewno będę go teraz właśnie jesienią i zimą nosić. Także świetny, bardzo taki, wiecie, jedna rzecz, ale zrobi Wam całą stylówkę, całą robotę. No jak już jesteśmy przy Budapeszcie, no to jeszcze Wam pokażę sobie kamizelkę, którą sobie kupiłam na pamiątkę, bo jak już wcześniej nadmieniłam, w tym roku będziemy spędzać święta w Zakopanym i jak zobaczyłam tą kamizelkę po prostu w takim sklepie handmade, to nie jest made in China, to jest handmade po prostu przez panie w Budapeszcie, przez tam ich osoby, które to tworzą, to sobie stwierdziłam, że ja muszę mieć tę kamizelkę. Wzięłam duży rozmiar XL-kę, żeby ona była taka, wiecie, fajna, oversize'owa, do jakiegoś topu, na leginsy albo na jakąś białą koszulę ją widzę. Wiecie, tam jest dosyć dużo takich sklepów właśnie z folkowymi rzeczami, bo oni, zauważyłam, bardzo lubią, w sumie tak jak my, tak jak Polacy, oni lubią swój folklor. I sporo jest tego typu rzeczy. No niektóre są takie totalnie made in China, a niektóre te sklepiki są właśnie z handmade'owymi rzeczami. No i ja mówię, dobra, muszę mieć tę kamizelkę, będzie idealna na święta, ja też kocham takie rzeczy. Jak wiecie, Stara Racka po prostu uwielbiała folkowe klimaty i też właśnie, jak powiedziałam, ostatnio mam na nie ochotę, do nich wracam, więc z taką jedną z kilku pamiątek z Budapesztu wróciłam. Dobrze, teraz coś na wierzch jeszcze, szybciutko, bo też ostatnio pytacie non stop na Insta, Radzia, co to za płaszcz, co to za płaszcz? A ja mam piękny, nowy płaszcz, jedyny w tym roku z płaszczy, nie, drugi właściwie, no bo jeden pokazywałam Wam z Bismart, w taką kurzą stopkę ostatnio. Ale to jest drugi mój nowy płaszcz i więcej nie chcę w tym roku. On ma w składzie połowę wełny i ma też w ogóle 10% jedwabiu. Jest przepiękny, to jest w ogóle Answer Love. Ja mam rozmiar L, on ma reglanowy rękaw, więc w ogóle bardzo fajnie, jak macie szersze ramiona i jesteście takie bardziej zbite w górnej części sylwetki, tak jak ja, to świetnie po prostu on się będzie na Was układał. I jeszcze do tego, jak jest reglanowy rękaw, czyli ten rękaw ma tutaj więcej miejsca, to wtedy lepiej wchodzą wszelakie swetry, bluzy, coś grubszego pod spód. Ale on jest tak bardzo porządny, ciężkawy, więc ta połowa wełny w składzie absolutnie wystarczy. Kolor jest przepiękny, on też jest w ogóle w innych kolorach, jest wiązany, jest długi, jest ciepły, no po prostu to jest płaszcz na zimę i to jest płaszcz, który jest bardzo ładnie skonstruowany, jest bardzo dobrej jakości, no po prostu wygląda obłędnie, a jeszcze z tym szalem to po prostu mam super fajną kombinację, także jestem z niego bardzo zadowolona i tak jak powiedziałam, on jeszcze jest w innych kolorach, a ja mam w takim właśnie brązie, ładnym brązie, dodajmy. Druga rzecz z Answer Lab to jest coś też fajnego. To jest taka duża marynarka. Ja tego typu marynarki bardzo lubię, ale jak możecie sobie teraz zobaczyć, ona jest dwukolorowa, bo ona jest szaro-czarna. Macie połówkę szarości, połówkę czerni. Także to jest coś takiego ciekawego, innego. Jak ją zobaczyłam, to mówię, biorę, będzie idealna, zwłaszcza, że ja lubię tego typu rzeczy, a czasami ma się ochotę założyć taką marynarkę z twistem, coś takiego bardziej ciekawego. Także bardzo mi się właśnie ten podział na dwa kolory podoba. Ona jest też trochę dłuższa, więc fajnie. A kolejne okrycie wierzchnie, też krótsze, ale już w kratę. I też ma sporo wełny w składzie. To jest Mormua.
I to takie krótkie palto. Ono też jest dosyć ciężkie i też właśnie przez to, że niby wełny jest tam 50-60%, nie 100%, ale przez to, że ono jest cięższe, ma podszewkę, to jest grubsza rzecz, no to, to jest też rzecz, która jest ciepła. I właśnie, jak ja zobaczyłam te kraty u nich na Insta, to napisałam: dziewczyny, ja dostałam w ogóle w prezencie, także bardzo dziękuję. Dziewczyny, wyślijcie mi to, proszę, to musi być moje. To jeszcze występuje, wydaje mi się, w innym kolorze albo nawet w dwóch kolorach. No generalnie jest to fajne. Ja mam rozmiar XL i on jest na tyle duży, że spokojnie mogę założyć pod spód jakąś bluzę, też coś grubszego. Ta długość jest o tyle spoko, że ona, wiecie, zakrywa nam strefy intymne, czyli pęcherz i wiadomo co, żeby nam nie wiało, ale to nie jest dłuższe, to nie jest do połowy ud. To jest tak właśnie lekko za pupę, ale tak leciutko jeszcze na granicy. No i świetnie, dostałam od Was mnóstwo pytań po prostu, co to jest za palto. No to jest polska marka Mormua, fajny skład i tak, i super będzie dla mnie, zwłaszcza, że ja takich krótszych rzeczy mam raczej mniej na zimno, dlatego że no ja mam, jak już tutaj możecie się domyśleć, małe problemy, jak się robi zimno z pęcherzem. Tak, ale to stwierdziłam, że muszę mieć i nie pożałowałam, bo długość jest jeszcze taka, że właśnie ten pęcherz jest ochroniony, plus majty z merino i po prostu, wiecie, żyć nie umierać, tylko sobie śmigać. Dobrze, ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ubrania i przejdziemy do kosmetyków, to jest piżama. Piżama, którą też ostatnio na Insta pokazywałam, wam się bardzo spodobała. To jest marka Luna Bee. I jak wiecie, ja często pokazuję ich piżamy, bo ja je uwielbiam. To jest taka wersja, zobaczcie, po prostu ciemna zieleń, króliki, ptaki, liście. To są po prostu idę gruszki. To jest idealna jesienno-zimowa piżama. Jeszcze nie w klimacie świątecznym, ale już w klimacie takiej, wiecie, jesieni i raczej pory roku, kiedy jest chłodniej. Ja uwielbiam ich piżamy. One są bardzo jakościowe. One są świetne na prezent, też pewnie w prezentowniku niedługo zagoszczą, no bo już za 2 tygodnie wielkie nasze prezentowniki, już się do tego szykujemy. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać, ale generalnie no, ta piżama jest świetna. Jeżeli szukacie bardzo dobrej jakości piżamy, to one są super, z tym, że powiem od razu, że oni mają dosyć małą rozmiarówkę i ja, żeby na mnie ta piżama była luźna i komfortowa, muszę mieć XL-kę. Także tak, wiecie, bierzcie, powiedziałabym, rozmiar większy niż nosicie, jeżeli jesteście na granicy. Jeżeli jesteście tak, że nie jesteście pewne, to bierzcie u nich rozmiar większy, no ale kocham, no ta piżama jest po prostu cudowna. Tu Wam wrzucę zdjęcie, albo już może wrzuciłam właśnie z Insta, bo w tym Budapeszcie, w tym naszym klimatycznym hotelu po prostu ona zrobiła absolutnie robotę. Teraz kosmetyki, bo jak powiedziałam, zanim Radzka kosmetycznie wyląduje na YouTubie, to już będzie nowy rok. A mamy Black Friday i bardzo fajną promocję w Basic Lab, czyli w jednej z moich absolutnie ulubionych marek. Cały czas używam retinoli, cały czas używam bardzo wielu kosmetyków Basic Lab, a teraz przez około 2 tygodnie macie czas, żeby zrobić sobie super zapasy właściwie na cały rok, mogę tak powiedzieć, dlatego że akcja ich Black Fridayowa połączona jest w ogóle z premierą 2 bardzo fajnych kosmetyków, które Wam zaraz pokażę. Natomiast oni zrobili teraz, to trwa w ogóle do 2 grudnia, czyli no około 2 tygodnie, tak jak mówię, bardzo fajne promki, czyli macie do minus 40% na zestawy kosmetyków, macie minus 30% na pojedyncze kosmetyki i minus 25% na te nowości. Także to jest super. Linki Wam wrzucę tutaj w opis, żebyście od razu miały do wszystkiego. Natomiast to jest, wiecie, bardzo, bardzo dobra promocja. A ja tyle zawsze mówię o kosmetykach Basic Lab i tutaj, i na Insta, że na pewno wiecie, że są super. Zresztą wiele z Was używa je, wysyłacie mi, że jesteście zadowolone, że korzystacie z mojego kodu, dlatego że też poza takimi okresami dużych promocji działa tam cały czas mój kod, który też Wam wrzucę w opis, ale on będzie działał teraz dopiero od 3 grudnia, bo na razie przez 2 tygodnie na wszystko jest ich ogólnomarkowa promocja, natomiast teraz jest ten czas, żeby właśnie sobie zapasy uzupełniać. Też już widziałam, pojawiły się świąteczne zestawy, na które też jest właśnie do 40%, także sobie koniecznie luknijcie, a niedawno miała premiera, właściwie 2 dni temu, bardzo niedawno, czy 3, 2 świetnych nowości, które ja już miałam przyjemność testować wcześniej. To jest właśnie fajne, że ja często mogę różne rzeczy oglądać, testować, widzieć wcześniej, zanim one się pojawią. I jak zaczęłam je testować, to mówię, o kurczę, jak super, to jest coś ekstra. No właśnie, i pierwsza z tych nowości to jest rodzaj produktu, który ja lubię, ale który bardzo ciężko mi jest właśnie taki dobry znaleźć. Dlatego, że jest to hydrofilowy olejek do demakijażu, do skóry.
skóry ultra wrażliwej. Jak wiecie, ja lubię zmywać makijaż olejkami sobie pod prysznicem. Często Wam o tym w Radzka Kosmetycznie opowiadam, ale mówię Wam też zawsze, że ciężko mi jest znaleźć olejek, który nie pozostawia na moich oczach tłustej warstwy, bo najczęściej jest tak, że te olejki po prostu pozostawiają tłustą warstwę i te oleiste kosmetyki i ja po prostu potem chodzę pół wieczora i po prostu trę oczy, bo czuję się niedomyta, czuję, że coś mi zostaje. A ten olejek w połączeniu z wodą zmienia się w taką lekką emulsję i idealnie po prostu domywa makijaż wodoodporny, kosmetyki też właśnie z różnymi filtrami, no bardzo dobrze czyści skórę, natomiast przez to, że on się właśnie w tą emulsję zamienia, to normalnie sobie spłukujecie ten olejek i nie pozostawia on żadnej tłustej warstwy i to jest super, to jest w ogóle idealny produkt dla mnie, no i właśnie go ostatnio testowałam codziennie, zmywałam makijaże i był super, także on jest świetny, jeszcze do tego on jest do skóry ultra wrażliwej, też do skóry podczas różnych kuracji dermatologicznych, jest naprawdę dla każdego i też od razu powiem, że nie jest komedogenny, czyli jest też dla osób, które mają tłustą skórę, także to jest świetny produkt w ogóle Basic Lab, dzięki, bo to jest coś, co ja uwielbiam, a bardzo trudno jest znaleźć właśnie, kurczę, olejek, który potem się idealnie domywa i nie ma ani makijażu, ani żadnej tłustej warstwy. No i właśnie na tę nowość też przez okres teraz właśnie premiery macie 25% zniżki ogólnie w sklepie Basic Lab. A druga nowość to jest też coś bardzo fajnego. Tutaj mam jeszcze w opakowaniu, natomiast mam też swój do testów już w domu, bo to jest seria z ich kremów z UV. No i właśnie, jest jesień, zima, więc o co chodzi? Chodzi o to, że teraz dziewczyny zrobiły tonującą emulsję ochronną SPF 50. I SPF 50, wysokie filtry, są teraz o tyle ważne, że jeżeli, podobnie do mnie, stosujecie kurację retinoidami, retinolami, retinalami, no to wiecie, że trzeba stosować na co dzień krem z filtrem. No a wiadomo, teraz jesień, zima, to jest najlepszy czas na retinoidy. Ostatnio się Radzka Kosmetycznie nagadałam o tym za wszystkie czasy, nie będę o tym mówić, no ale ja tych retinoidów z Basic Lab właśnie używam, no i na co dzień ochrona wysokim filtrem jest wtedy bardzo potrzebna, szczególnie wtedy, chociaż warto, wiadomo, dbać o nią cały rok. No i jak wiecie, też Wam polecałam różne kremy z filtrami od Basic Lab, dwa kremy i emulsje, które też bardzo, bardzo lubię, ale właśnie dziewczyny zrobiły, poszły o krok dalej i zrobiły emulsję tonującą. Ona ma oczywiście bardzo wysoki filtr, ma też w ogóle składniki oksydacyjne, antyoksydacyjne. Także to nie jest tylko ochrona, ale też przed UV, ale też przed wolnymi rodnikami. Natomiast ta emulsja jest emulsją tonującą, czyli ona Wam lekko wyrównuje kolor skóry. Ona nie jest taka jak kremy BB czy CC, ona nie jest bardzo mocna, ale jednak już to wyrównanie fajnie widać. Czyli macie w ogóle kilka rzeczy w jednym i to jest doskonała baza też pod makijaż. I macie i ochronę bardzo wysoką i macie właśnie ochronę przed wolnymi rodnikami, te takie działania antyoksydantów, tak, antyoksydacyjne, prewencja i antyoksydacja, to jest w ogóle to napisane. I macie też właśnie ten wyrównany koloryt, który, jeżeli w ogóle nie nosicie makijażu, to sprawi, że Wasza cera będzie wyglądać lepiej, a też, to znaczy będzie ten kolor wyrównany, a jeżeli nosicie makijaż, to jest świetna baza pod makijaż, już właśnie będziecie mieć cerę fajnie wyrównaną, przygotowaną, także to jest w ogóle świetne, bo macie i ochronę, i tą właśnie opcję podmakijażową w jednym. Super, super kosmetyk, dziewczyny, gratuluję Wam tego kosmetyku, świetna sprawa, no i właśnie, jak powiedziałam wcześniej, pamiętajcie o tym Black Friday'u, bo teraz wszyscy moi ulubieńcy, których Wam pokazuję w Radzka Kosmetycznie, i primery, i pianki, i dezodoranty, i tak dalej, wszyscy są właśnie teraz przecenieni na którejś z tych zniżek. Wszystkie info będziecie mieć w opisie pod filmem. A dwa kolejne kosmetyki to już będzie makijaż, dwie świetne polecajki. Pierwsza z nich to jest paleta By Mario Matte. Boże, jaka ta paleta jest dobra. Wiecie, że palety By Mario ostatnio są dosyć modne w Polsce ogólnie. Generalnie te kosmetyki w Polsce nie są zbyt długo, bo są około rok i on ma różne palety, ale te maty są po prostu doskonałe, bo to jest paleta beżowo-brązowych matów. To jest coś idealnego do codziennego makijażu. Możecie sobie zrobić oczywiście w brązach i w beżach, ale od bardzo lekkiego, rozświetlonego oka, jakie ja lubię po prostu, czyli rozjaśnionego właściwie, nie rozświetlonego, bo tutaj
to są maty, ale to jest doskonały basic, plus możecie po prostu przejść sobie do mocniejszego brązowego oka, aż do smoky eye i te cienie są takie matowe, ale one mają taką bardzo konsystencję nietępą, nie obsypują się, one są matowe, ale są takie jakby satynowe, doskonale się trzymają, właśnie nie obsypują się, nie schodzą z oczu, cały dzień będziecie mieć po prostu ten sam kolor na oczu, ale zmierzam do tego, że te cienie są po prostu świetnej jakości, też fajnie się blendują, dobrze się z nimi pracuje i nie dziwię się, że jest taki szał na tę markę i jeżeli szukacie po prostu palety właśnie w beżach i brązach od bardzo jasnych do ciemnych, to ona jest świetna, też nie jest duża, może być fajna taka jako podróżna i uważam, że ta paleta jest tego warta. I to jest taka paleta, którą sobie kupujecie jedną na rok po prostu i używacie cały czas, gdzieś tam wprowadzając ewentualnie do oka lekkie błyski od innych marek. A druga rzecz to jest w ogóle szminka czerwona, bo ostatnio kto mnie obserwuje na Insta, ten wie, że wróciłam do czerwonych ust. Noszę czerwone usta regularnie, jakąś taką mam większą ochotę, jak mówiłam, na starą raczkę. No i szukam teraz fajnej czerwieni. Właściwie ja mam różne swoje czerwienie, ale zauważyłam, że niektóre są dla mnie takie za jasne, za pomarańczowe, a niektóre są z kolei za ciemne. I ja szukam idealnego odcienia między jasną czerwienią, taką wiecie, tego typu wchodzącą w pomarańcz, a czerwienią taką wiśniową, ciemniejszą. I bardzo fajnym kolorem jest Fenty. To jest, zaraz, bo ta śminka jest taka śmieszna, bo to jest, wysuwam. Bo to jest opakowanie, gdzie środek macie wymienny. To jest też bardzo fajne, że po prostu możecie sobie kupić różne kolory. Ja mam kolor numer 1 i to jest DMVP, tak się nazywa ten kolor, a tych kolorów tam jest chyba z 10 czy z 20. To jest szminka taka, ona nie jest matowa, tylko to jest taki semi-mat, oni to nazywają, czyli to jest mat satynowy, czyli mat nie wysuszający ust, tylko bardzo przyjemnie wyglądający i czujący się na ustach. I to jest taki kolor, który jest fajny, bo on jest właśnie pomiędzy chłodną, ciemną czerwienią, a pomiędzy ciepłą czerwienią bardziej w pomarańcz. I ostatnio właśnie ta czerwień sprawdza mi się fajnie. Jeżeli kiedyś myślałyście o Fenty, o tych szminkach, to powiem Wam, że jakość jest top absolutnie. Świetnie się czują, nie wysuszają ust, matowo wyglądają, a właśnie ten kolor jest dobrą czerwienią, taką czymś takim pomiędzy. Także też Wam polecam się zainteresować. A teraz już przejdziemy do akcesoriów. Tak. I muszę zacząć te akcesoria od bardzo ważnej informacji a propos naszej kolekcji Marko i Racka oczywiście. Dlatego, że wczoraj uzupełniliśmy w piątek rano stany rozmiarówkowe z naszych modeli. Także mam nadzieję, że jak już dzisiaj oglądacie, to wiele z Was dostało maila, bo jak każda z Was dostała maila, jeżeli się zapisałyście oczywiście na rozmiar i że już sobie kupiłyście, a jeżeli nie, to wchodźcie i patrzcie po prostu, bo mamy uzupełnioną rozmiarówkę i Ruby Zipów, i Karol Czarnych i po prostu no wszystko tych, które najbardziej chciałyście, ale uwaga, dodaliśmy jeszcze, pamiętacie, na premierze mówiłam, że chcemy zrobić Karol w wersji brązowej i właśnie teraz wykorzystaliśmy okazję uzupełnienia rozmiarówki do wprowadzenia jeszcze Karol, właśnie to jest tylko szeroka cholewka, były do tej pory czarne, a jest też taki piękny, ciemny brąz, po prostu no fantastycznie. Tutaj Karol plus ten płaszcz na przykład, albo w ogóle, jeżeli lubicie brąz, jeżeli chciałyście je w brązie, to one są teraz dostępne. No i jeszcze wróciliśmy Cleo z zeszłego roku, bo o nie też było trochę pytań podczas premiery, czyli Cleo, które są w Snake'u, czyli w wężowej, ala wężowej skórze i właśnie są i czarne, i brązowe, to sobie koniecznie to zobaczcie. No i jeszcze Wam powiem, że ponieważ to jest taki krótki, szybki drop, to jest też szybka zniżka, na Kodracka macie 10% do niedzieli, czyli do jutra, do końca dnia. Po prostu, bo ta zniżka od wczoraj, od uzupełnienia do właśnie niedzieli, do końca dnia, czyli bardzo krótko, no bo to takie, wiecie, uzupełnienie rozmiarówki, ale żebyście jeszcze miały, bo na pewno wiele z Was się podczas premiery niestety no nie załapało na te rozmiary i czekacie do tej pory, natomiast właśnie żebyście miały do jutra, do końca dnia, info będą na dole i od razu Wam powiem, że te kozaki są z wysyłką od ręki. Nie będziecie na nic czekać. To jest też myślę ważne, dlatego właśnie z tym dropem czekaliśmy tyle, żeby ich się naprodukowało, żebyście jak najszybciej je dostały. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o dodatki, to szybciutko zacznę od jednego, który też jest właśnie w folkowym klimacie, a który jeszcze nawiązuje do
do właśnie gardła i w ogóle do zabezpieczania się przed zimnem, chociaż to jest jedwab, więc no tak średnio, to jest bardziej stylóweczka. Natomiast już mi się od dawna marzyła i sobie sprawiłam od siebie dla siebie w prezencie chustkę jedwabną Magdy Butrym, czyli naszej polskiej projektantki, marki designerskiej, która jest znana na całym świecie, która po prostu jest, wiecie, już tak znana jak marki typu Chloe, no może no nie aż tak, no bo Magda Butrym jest krócej, ale jest jedną z takich top designerskich nowych marek, jeżeli chodzi o świat, a to jest przecież Polka, także super. No i właśnie od dawna marzyła mi się ta jedwabna chustka i ją sobie sprawiłam. Ona jest, jak widzicie, bardzo w folkowym klimacie, bo w twórczości Magdy Butrym właśnie do różnego rodzaju i folklorystycznych, i takich botaniczno-folklorystycznych klimatów właśnie jest wiele nawiązań. No i mam tę czarną, już ją miałam na sobie, wygląda fantastycznie, po prostu nosi się super. No to jest jedwab, to jest produkt luksusowy, a byłam też ciekawa właśnie, muszę się tu schylić, bo byłam ciekawa, jak ta chustka przyjdzie zapakowana, no bo to jest, wiecie, tak jakbym kupowała coś właśnie od wielkich domów mody. No i Wam powiem, że się nie rozczarowałam, chustkę tutaj rzucę, ale pokażę Wam, bo ona przyszła w takim pięknym różowym pudełku z nazwą Magda Butrym, tutaj z różnymi, wiecie, bibułkami, no była po prostu przepięknie zapakowana, była zapakowana jak prawdziwy po prostu produkt dużego domu mody, jak produkt luksusowy. Także to jest też fajna opcja właśnie na prezent. Także jestem bardzo z tego zakupu zadowolona. Teraz widziałam, że one są w ogóle sold out, ale one się regularnie pojawiają w sprzedaży, bo to jest jej taki klasyk. One są też w ogóle w jasnej wersji. Ta jasna wersja też mi się podoba, ale stwierdziłam, że nie, no dobra, bądźmy poważni i muszę się zdecydować na jedną. Więc wzięłam sobie czarną i myślę, że tego zakupu nie pożałuję, to znaczy już wiem, że go nie żałuję, bo bardzo mi się ona podoba i już też ją nosiłam. Dobrze, teraz chciałam Wam pokazać dwie torebki, które i dwie pary okularów, tak, i biżutki szybciutko. No i teraz z torebkami jest dłuższa historia, bo okazało się ostatnio, że mam przypadłość pewną, no niestety takie jest życie, wiecie, ja tu nigdy nie mówię, no ogół co mi dolega, a jestem też człowiekiem, dolegają mi różne sprawy, ale dorobiłam się dosyć poważnej przepukliny szyjnej, a właściwie nawet dwóch przepuklin, szerokokręgowych, czyli takich, wiecie, na całym kręgu i mam bardzo duże problemy z szyją i tutaj z górnym kręgosłupem. No oczywiście to jest choroba zawodowa, ja się śmieję, no bo to jest po prostu choroba od tego, że non stop siedzę, coś robię z telefonem, wiecie, non stop na komputerze, non stop coś tutaj i mam przeciążoną po prostu szyję, non stop tak wpatrzona w telefon, ale no tak jest po prostu, no ja bardzo dużo pracuję, jak wiecie, dużo bardzo publikuję, dużo bardzo tworzę, wszystko praktycznie robię sama, więc no jak się okazało, że nie mogę spać już z bólu, bo już bardzo długo mnie ta szyja bolała, ale ja to ignorowałam, ale jak się okazało, że już spać totalnie, wiecie, z bólu nie mogę i boli mnie nawet przy każdym, kiedy trzymam telefon tutaj, dlatego że kręgosłup tutaj góra, to nie jest tylko, że szyja Was boli, głowa, tylko to jest tutaj praca w ogóle prawą ręką i lewą, więc to też no, to nie jest bardzo to nie jest fajne i okazało się, że no, to jest dosyć poważne, co mam i bardzo mnie to bolało. Już jest lepiej, bo się rehabilituję już od ponad miesiąca i chodzę na rehabilitację i robię dużo ćwiczeń i tutaj no, rehabilituję się, więc jest lepiej, ale okazało się, że ja kompletnie nie mogę i nie będę mogła przez następne miesiące, bo to potrwa niestety wszystko dłużej. To nie jest tak, że bierzecie tabletkę i przechodzi albo coś, tylko no, to się miesiące, lata na to pracowałam, no więc nic dziwnego, że miesiącami będę z tego wychodzić. Nie mogę nosić torebek tak, jak uwielbiam najbardziej, czyli crossbody, dlatego że ja nie mogę mieć niczego, co mnie tutaj napiera, uciska, a wiadomo, zawsze jak tak nosimy torebkę, no to mimo tego, że ja wolę, że ja lubię małe torebki, no to i tak miałam je upchane, więc jakby bardzo dużo tutaj nosiłam i nie mogę kompletnie tak nosić, więc większość moich torebek, które mam w szafie, w ogóle odpada dla mnie do noszenia, bo ja przez ostatnie lata głównie wybierałam torebki z możliwością noszenia crossbody, bo to było dla mnie najważniejsze i one nie mają takich, wiecie, porządnych rączek i często nie są w ogóle zaprojektowane, żeby je nosić w ręce, więc ja stwierdziłam, że ja potrzebuję teraz jakieś coś nowego po prostu, żeby nosić tylko w ręce. I to jest też dla mnie taka trochę lipa, bo ja nie lubię roznosić rzeczy w ręce, no bo na ogół mam w ręce telefon i już mi to wystarczy, no i fajnie mi było, że wiecie, wszystkie rzeczy miałam gdzieś tam w torebce przewieszonej przez ciało, czyli nie musiałam się o nie martwić, no a teraz potrzebuję nosić torebki albo tak po prostu na ramieniu, jak noszę szoperkę, albo czy tam szoperki większe, albo właśnie jak mniejsze, to w łapce, ewentualnie na łapce. No i właśnie sobie
Sprawiłam jedną torebkę od polskiej marki Macobags, taką właśnie małą, która mi się bardzo dobrze sprawdziła. Teraz ją też miałam ze sobą na wyjeździe, czyli dużo z nią chodziłam. Ona jest mała, tak się wydaje, w ogóle ona jest w czerni i właśnie w tym kolorze wina. I ja tak myślałam, czy by nie wziąć czarnej, żeby mieć taką jedną basic czarną do ręki, ale stwierdziłam, że nie, dobra, biorę to wino, bo to jest taki kolor sezonu i tak, wiecie, poleciałam na fantazji i w sumie tego nie żałuję, no bo jak mam takie płaszcze w jednym kolorze, na przykład tego typu jak ten brąz, to to wino świetnie siedzi, ale o czym Wam chciałam powiedzieć, to to jest doskonale zaprojektowana torebka do noszenia właśnie w ręce, bo możecie ją nosić w ten sposób, możecie ją nosić pod łapkę, też ma tutaj tyle miejsca, że każdy właśnie od płaszcza, mankiet, czy od swetra, czy od czegoś Wam wejdzie, do tego wszystkiego jeszcze te części można rozpiąć, i ona ma jeszcze taki krótki pasek tutaj dopinany i możecie ją nosić po prostu na ramieniu. Ale ja nie lubię nosić na ramieniu, więc już wolę w ręce z dwojga złego. No i jeszcze ta torebka jest miękka i dość pojemna. Tutaj wszystkie małe rzeczy, które nosicie ze sobą, jeżeli nosicie małe torebki, to spokojnie zmieścicie. Zresztą jest aż zaskakująco pojemna, bym powiedziała. Więc świetnie mi się sprawdziła, bardzo fajna. Jeżeli się nad nią zastanawiałyście, albo nad jakąś fajną torebką do ręki, to jest super model, też taki, wiecie, bardzo, bardzo trendowy. A druga torebka to jest moja kolejna pamiątka, już druga z Węgier, bo googlując, co tam ciekawego w Budapeszcie jest, jakie marki w ogóle są węgierskie, projektanci i tak dalej, no to wygooglowałam, że słynna marka na nóżka. Mam nadzieję, że wiele z Was, zawsze tak myślę, kojarzy tę markę, bo ona była, na pewno była w Witkacu do kupienia w Polsce. Jest właśnie marką węgierską, a teraz na nóżka. Ma kolekcję w Zarze na przykład, Zarą, tak, ale oni mają właśnie, przez to, że to jest węgierska marka, bardzo fajny butik, Concept Store w Budapeszcie, jest to na nóżka kafe, bo macie tam butik na nóżki połączony z kawiarną, super sprawa, no i tam jest cała kolekcja, wszystkie ubrania, dodatki, no i ja mówię, dobra, już tam jesteśmy, a ja potrzebuję jeszcze jakieś torebki do ręki, żeby tylko cały czas z tą burgundową nie chodzić, to sprawiłam sobie właśnie od niej taką torebkę, która jest typowo do ręki, dlatego że jest taką kostką ściąganą w ogóle po środku. Jest bardzo ciekawie zaprojektowana. To jest w ogóle majstersztyk, jeżeli chodzi o formę tej torebki. Tak, tutaj muszę ją sobie jakoś ładniej ułożyć, żeby było równo, ale ją się ściąga tutaj do środka i macie na zewnątrz łańcuch, który i sobie ją nosicie tak. Albo w ręce, albo pod łapką. Ona jest bardzo pojemna, jest właśnie taka kostkowa, bardzo ciekawie wygląda. I stwierdziłam, że dobra, to będzie moja teraz czarna taka właśnie torebka do śmigania, żeby nosić w ręce. No i fajna pamiątka z Budapesztu, też od nich marka, więc super. To jest skóra, ona miała woreczek przeciwkurzowy, bo to jest też marka bardziej luksusowa. No, też znowu, podobny case jak Magda Butrym. To nie jest marka typu Chloe, nie wiem, Chanel, Louis Vuitton, ale to jest nadal designerska marka, już rozpoznawalna na całym świecie, która robi bardzo jakościowe rzeczy, zresztą na nóżka i jej różne kroje, pomysły i projekty bardzo często potem są inspiracją dla dużych marek właśnie, dla jeszcze większych marek. Oni mają też bardzo takie rewolucyjne różne kroje i projekty, takie, które właśnie potem widzimy to w każdej sieciówce. Więc to jest też taka marka bardzo do inspirowania się, no i właśnie ta torebka u mnie zawitała, no bo jak powiedziałam, no jak ja powiedziałam mężowi, mężu, ja potrzebuję nowych torebek, bo ja nie mam z czym chodzić, no po prostu wyśmiał mnie i mówi, no chyba żartujesz. Ja mówię, kurczę, ale to jest naprawdę problem. Jak nagle się okazuje, że wszystkie torebki Ci nie pasują, no bo nie możesz ich po prostu nosić przez ciało. Ale na nóżce kupiłam sobie jeszcze jeden fajny dodatek, bo w ogóle jakoś tak niby jest jesień, zima, a mam, kurczę, dwie pary nowe okularów przeciwsłonecznych, bo kupiłam sobie takie oksy. Te ich oksy też są po prostu totalnie czadowe, no zobaczcie. To są oksy cool, takie, że one wyglądają, jakby to były ścięte i widać Wam całe brwi, jakby one były niedokończone. A są po prostu takie fajne, super wyglądają. I jak ja zobaczyłam, to mówię, nie, no dobra, też je muszę mieć. Bo to jest coś takiego niebywałego, rzadko się widzi takie fajne okulary, no i też właśnie pamiątka od nich i też bardzo fajne etui. To jest takie etui jak taka mała pochóweczka, wiecie, ja lubię takie detale, bo to pokazuje po prostu, że to jest marka, która robi bardzo ciekawe rzeczy, takie, wiecie, unikatowe na światową skalę, że macie etui na te oksy, które jest w formie takiego puchowego worka, jak taka mała puchóweczka. Także to jest też super. A drugie moje nowe okulary, które mi się bardzo podobają, dostałam w ogóle w prezencie, także bardzo też dziękuję. No to tamte rzeczy kupiłam, tutaj dostałam. To one są akurat od Optyk Kochańska. Myślę, że też tę markę znacie. Natomiast Kochańska zrobili z Wasalą kolekcję.
I tam były właśnie w ramach tego w butiku można było kupić, chociaż to chyba cały czas jest, jak mnie oglądacie. I online będziecie mieć zakładkę kochańska i właśnie Wasala. Był tam limitowany t-shirt, który też mam, bo też go dostałam, ale mam go w praniu, bo miałam go w Budapeszcie. I właśnie też dostałam w prezencie okulary, bo możecie też właśnie kupić online w Wasali i w optyku Kochańska właśnie okulary Miu Miu, dlatego że to była współpraca w ogóle bardzo fajna. Wasala, Kochańska Optyk i Miu Miu. Także to też jest w ogóle super, że polska marka ma tego typu współpracę. No i tam była właśnie specjalna selekcja tych okularów. No i właśnie ja dostałam w prezencie takie idealnie po prostu dobrane do mnie. Także mi je dobrała Ola osobiście właśnie. Optyk Kochańska. Pozdrawiam Cię kochana serdecznie. I dostałam je w prezencie. I tak pamiętam, że się zdziwiłam, bo jak usłyszałam, że Ola mi dobrała okulary, wiecie, no nie widząc mnie na żywo, to ja sobie pomyślałam, kurczę, to jest trudny temat, nie? Bo no nie wiem, czy będą pasować, tak się bałam, ale jak je przymierzyłam, to mówię, o kurczę, nie, no Ola to jest profesjonalistka, nie dziwię się, że ma taki sukces, jeżeli chodzi o po prostu markę, która ma mnóstwo okularów, bo dobrała mi je po prostu idealnie. Idealnie już też w nich śmigałam, są świetne, do brązów, do beży, super, bardzo, bardzo fajne, także dziękuję Olu i Wasalo za właśnie miłe prezenty. No i to będą też takie dla mnie oksy po prostu do noszenia i bardzo się z nich cieszę. A już na koniec biżutki, dlatego że dawno nie pokazywałam Wam żadnej biżuterii, a ostatnio miała premierę bardzo fajna kolekcja, czyli kolekcja dwóch polskich brandów, czyli Ania Kruk i Answer. I ja miałam współpracę przy okazji tej kolekcji z nimi, więc mogłam sobie wcześniej zobaczyć dużo tej biżuterii, potestować, ponosić, zobaczyć. Natomiast tutaj to, że Wam pokazuję w tym filmie, to nie jest współpraca, bo po prostu współpracę miałam na Insta. A tu Wam chcę pokazać, bo one są po prostu fajne i będę je nosić. Zresztą gdybym nie uważała, że są fajne i do noszenia, i jakościowe, i że warto, to bym w ogóle nie wchodziła w żadną współpracę tego typu. Muszę to powiedzieć, bo to jest taki, wiecie, disclaimer, bo to nie jest takie oczywiste. Natomiast bardzo mi się podobają trzy elementy tej kolekcji. Jeszcze czekam na bransoletkę, taką łańcuchową, której wcześniej nie było. Natomiast na pewno będę nosić i uwielbiam absolutnie te kolczyki. Zobaczcie, to są takie vintage serca, podwójne, pozłacane. To jest w ogóle mosiądz rodowany, czyli ta kolekcja jest z mosiądzu rodowanego. To znaczy, że ten mosiądz ma dużo lepszą jakość niż taki zwykły mosiądz. No właśnie, są takie pozłacane serca. Są tam w ogóle elementy w tej kolekcji i pozłacane, i posrebrzane. I też w ogóle ona jest fajna, bo ona miesza złoto i srebro, czyli coś, co ja bardzo lubię. No i właśnie te serca już ostatnio też nosiłam, lubię je, będę je nosić, to jest taki mój vintage vibe. Bardzo mi się też podoba taka mała nauszniczka. Tu nie będziecie jej dobrze widzieć, ale ja zostawię link do wszystkiego oczywiście na dole, bo to jest nausznica, która jest na górną część ucha. Tutaj na tą węższą część ucha i ona się świetnie trzyma. Ja ją też po prostu ostatnio wyszurałam, nosiłam codziennie przez wiele godzin, w ogóle się jej nie czuję. A fajnie, bo większość naucznic, jakie mamy, tu mam akurat inną na sobie teraz, to one są na tą dolną część ucha, a ta jest właśnie na tą górną i to jest super, bo możecie mieć dwie nausznice naraz, nie mając dziurek w uszach i to jest ekstra i ona się fajnie trzyma. No i jeszcze takie kolczyki z kolei srebrne z perłami, bo też w tej kolekcji są perły barokowe, naturalne i właśnie tu mam takie łańcuch srebrny z perłami na końcach, też super, jak wiecie, ja mam tą fajną bransoletkę, taką łańcuchową od Tiffany'ego, to też będzie to razem fajnie grało, ale właśnie podoba mi się, że ta kolekcja jest taka właśnie miejska, na co dzień do noszenia, no i to, że właśnie można tam fajnie, łączą się i srebrne i złote elementy ze sobą, także to są takie moje nowe biżuty i to wszystko, myślę, tak. Widzicie, niby niedużo, a się pewnie nagadałam, no ale ja lubię opowiadać te historie, dlatego że dla mnie ubrania, jak wiecie, no bo robię to od kilkunastu lat, ale dla mnie ubrania to nie są tylko ubrania, tylko to są bardzo często historie życiowe połączone właśnie z potrzebami, z różnymi rzeczami i właśnie zawsze to, co mam na sobie, z czegoś wynika i to jest dla mnie ważne i to o tym Wam opowiadam, dlatego mam ten kanał. Także mam nadzieję, że dzisiejsze zakupy Wam się podobały. Piszcie, co myślicie. I do zobaczenia jutro w kolejnym filmie w babkach za kierownicą. W naszym ostatnim odcinku. On będzie fajny, bo to jest Q&A. I ona odpowiada na Wasze różne pytania. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do zobaczenia jutro. Pa, pa.